Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, taka ciekawostka. Pokażę wam, jaki błąd zrobił tłumacz filmowy. Oczywiście każdy może popełnić błąd, to nie o to chodzi, że ja chcę go wytknąć. Tylko tak zastanawiam się, czy wy byście zauważyli ten błąd. Mam nadzieję, że tak. No, pewnie kojarzymy czasownik charge. On ma wiele znaczeń, między innymi ładować. A to jest nic innego jak ładowarka, czyli charger. OK, wykonawca czynności, tak jak teach, teacher, charge, charger. OK, przenieśmy się przed ekran. I oto, słuchajcie, film pod tytułem The Stranger. No i tu samochodem przyjechała pani policjant, która właśnie wysiada z pewnym panem i poszukują jego żony, która zaginęła. No i w pewnym momencie odnaleziono jej samochód. No i popatrzmy, co się tu dzieje. Yeah, that's her car. Yes, that's her car. Tak, to jest jej samochód. Oczywiście nie każdy się musi znać na motoryzacji. Jeszcze raz pokażę wam ten samochód. To jest, słuchajcie, nic innego jak elektryczne BMW i3. Ale tak jak mówię, no nie każdy musi wiedzieć. No i zobaczcie, jak toczy się tutaj dalej ten film. Yeah, that's her car. Did your wife take her passport with her? I wouldn't have thought so, no. And did you or she ever park here when using the airport? Never. No, czyli ona pytała go, czy żona lub oni kiedykolwiek tu parkowali samochód, korzystając z lotniska, z samolotu, no bo to miejsce jest niedaleko lotniska. No i mąż mówi, że nigdy tu nie zostawiali samochodu. No i mąż wnioskuje, maybe she ran out of charge. Więc uwaga, charge, poza tym, że to jest właśnie czasownik ładować, to jest też rzeczownik, ładowanie, naładowanie. No i użył bardzo ważnego też zwrotu, coś się nam skończyło, czyli wybiegliśmy z tego, chyba robiliśmy o tym lekcję, jeśli tak, to podlinkuję, czyli maybe she ran out of charge, może wybiegła z naładowania. No a my będziemy tłumaczyć. Może skończyło jej się naładowanie dosłownie. No ale my pewnie byśmy powiedzieli to zupełnie inaczej. Nie wiem, być może akumulatory jej się rozładowały. Coś takiego. A teraz posłuchajcie polskiego tłumaczenia. Nie wiem, nie sądzę. Parkowaliście tu korzystając z lotniska? Nigdy. Może skończyła jej się benzyna. Może skończyła jej się benzyna. Dzięki. Trzymajcie się.